przeciwnego stanie. Jego przeciwnik, jak sam o sobie mówi, to były chuligan, zarażony pięściarstwem. Na co dzień prowadzi klub bokserski, by tym pięknym sportem dzielić się z młodzieżą. Jak sam o sobie mówi, jest sportowym świrem i czekał na taki turniej jak ten. Twarde pięści, umiejętności bokserskie i zacięty charakter to jego atuty. Panie i panowie, Maciej Siekierka! Piotr Więcławski, pseudonim Gruby kontra Maciej Siekierka Stulin, to trzecia para ćwierćfinałowa turnieju Wotore 3. No przechodził już turnieje Piotr Więcławski, gdzie musiał pokonywać nawet pięciu rywali, by wygrać. A tak jak zostało wspomniane, Maciek Stulin to zapalony bokser, bazuje na szybkości. No i najlżejszy uczestnik turnieju. Zobaczymy, czy będzie to miało znaczenie w tym pojedynku i w całym właśnie turnieju. Tak, mamy tutaj bardzo wyraźną dysproporcję warunków fizycznych, ale ja bym w żaden sposób tutaj Maćka nie skreślał. Wręcz przeciwnie, skoro on bazuje na swojej szybkości, pamiętajmy o tym, że jest to niekoniecznie sportowa walka, jest to bardziej soluwa i tutaj naprawdę pięścią trafić bardzo szybko, mocno, wyprowadzić serię ciosów. Naprawdę może być to akcja kończąca, także jestem bardzo ciekawy tego zestawienia. Prawie 30 kg cięższy Piotr Więcławski, 16 cm wyższy i 12 lat młodszy od Macieja Stulina. Jest zawodnik, który również określa się jako bokser, także czeka nas tu chyba raczej stójkowa walka, chociaż różnie to z tym bywa, bo tam, gdzie czekamy na wymiany stójkowe, bardzo często dochodzi do parteru. Zaczynamy szybko, od razu niskim kopnięciem. Poszedł do przodu Maciej Stulin. Mocno idzie, ale kolano teraz w głowę Macieja Stulina zaaplikował Piotr Więcławski. Stara się bardzo szybko to Piotr Więcławski skończyć. Rozcięcie na głowie Piotra Stulina. Przepraszam, Macieja Stulina oczywiście. Tak, Maciej Stulin deklarował się jako boksera, bardzo szybko szukał walki w parterze, spróbował bardzo szybki sposób skrócić dystans. Oczywiście musi być to jego strategia, wspominaliśmy o tej stracie warunków fizycznych, jest dużo niższy. Nie może boksować w dłuższym dystansie, także bardzo szybko i agresywnie próbuje skrócić ten dystans, ale zobaczmy, co się wydarzyło przed chwilą. Mocne ground and pound na głowie Macieja Stulina. I kolano w głowę. Tak, to chyba drugie kolano, bo wcześniej właściwie przy przechodzeniu, przy zmianie płaszczyzny tam było dużo mocniejsze kolano, które chyba naprawdę zrobiło niemały bałagan w głowie Maćka Stulina, ale koniec walki, niestety. Ależ mocno podbite lewe oko Macieja Stulina, no zrobiło spustoszenie na twarzy Siekierki popularnego. Kolano wyprowadzone przez Piotra Więcławskiego. Catman nie dopuszcza do kontynuacji tego pojedynku. Podziękowali sobie panowie za rywalizację. Mocno spuchnięte lewe oko Maćka Stulina. Widziałem, że wyrażał chęci do kontynuowania walki. Niestety Catman podjął taką decyzję. Myślę, że słuszną, tak? Widać teraz z tego ujęcia kamery, że to lewe oko jest naprawdę bardzo, bardzo mocno spuchnięte. Wydaje mi się, że jest to tego efekt tego kolana, którego wcześniej w powtórce nie widzieliśmy, a było to naprawdę piekielnie mocna technika. To prawda, trafił czysto kolanem tak naprawdę. To kolano spowodowało, że nie... Tak, to był chyba ten krótki moment, kiedy Maciek naprawdę próbował...